No, dla mnie to ogromna przyjemność i trochę takie spotkanie z przeszłością, bo sam też oczywiście byłem bardzo aktywnym uczestnikiem tych SKS-ów i bardzo potem żałowałem, że w latach gdzieś pod koniec lat 90., w latach 2000 jakoś ta aktywność SKS-owa przygasła. A muszę wam powiedzieć, drogie dzieci, droga młodzieży, bo tutaj też widzę młodzież, że sport nie tylko kształtuje nasze ciało, ale też kształtuje naszą osobowość. Ten wysiłek, ta dyscyplina. Lubicie to? No, szczera odpowiedź jest taka, że jak się męczymy często bardzo, to tego nie lubimy w tym momencie. I tak jest też często to postrzegane. Ale wy jesteście tutaj na pewno awangardą naszych SKS-ów i wszyscy kochacie ten wysiłek dodatkowy, krople potu, dodatkową godzinę spędzoną na treningu. Macie jakichś swoich idoli, takich sportowych? Kto na przykład? Messi? Nie. W moich czasach to na przykład był Lubański, taki piłkarz, z numerem 10 grał. Dzisiaj też wielu piłkarzy gra z numerem 10, ale wszystkie te dyscypliny są fantastyczne. Bardzo się cieszę, że chce wam się chcieć, że chcecie brać udział w tych różnych zajęciach sportowych, bo to też jest coś takiego, co ja wierzę, że będzie wzmacniało nasze państwo całe i was w przyszłości, całe nasze społeczeństwo. Więc bardzo gratuluję wam tego, gratuluję twórcom, panu ministrowi sportu, panu prezesowi też, prezesowi Orlenu, Danielowi Obajtkowi. Bardzo dziękuję, bo dzięki temu, że udało się znaleźć dodatkowe środki na trenerów. Kochamy naszych trenerów i trenerki? No, oczywiście, że tak. Jasna sprawa. Że się udało znaleźć te dodatkowych kilkadziesiąt złotych za godzinę, żeby mogli zostać po godzinach dla was. No i cieszę się, że też tutaj są te aplikacje online takie, gdzie rodzice widzą, gdzie jesteśmy, bo ja się martwię na przykład o moje dzieci i ciągle myślę, gdzie one są. A taka aplikacja, że wszystko w porządku, że trening przebiega dobrze i dodatkowo jeszcze tam chyba są wyniki też, panie ministrze. No to życzę wam coraz lepszych wyników, żebyście byli naszymi mistrzami, tak jak tutaj. Dziękuję paniom i panom trenerom też, z którymi tutaj dwa słowa zamieniłem po drodze, bo bez nich nie byłoby tego wszystkiego. Podziękujemy im też jakimiś brawami. Dziękuję bardzo. Mistrzom świata, Europy, wicemistrzom, ale też wszystkim, którzy wkładali swój wysiłek i czasami zajęli to czwarte, piąte miejsce. Ja jestem wdzięczny za każdą tą kroplę potu i każdy wysiłek, bo z tego rodzi się taka ogólnonarodowa też miłość do sportu. Myślę, że jesteśmy wszyscy dumni, niezależnie od dyscypliny sportowej. Polacy pokazują to, jak kochamy naszych sportowców. Ja kocham naszych sportowców i życzę wszystkim, żeby zdobywali oczywiście medale, najlepsze miejsca, ale też tym, którzy wysiłek wielki wykonują i starają się, żeby być na tych zawodach i żeby pomagać naszej młodzieży, naszym dzieciakom. Wielkie, wielkie słowa podziękowania dla wszystkich. Dziękuję.